Cześć, to znowu ja z serii Soki pomagają. Dzisiaj soki dla mężczyzn. Dlaczego dla mężczyzn? O kobietach też troszkę wspomnę, ale mężczyźni także mają problemy. Mężczyźni mają problemy z niepłodnością. Dzisiaj jest tego bardzo dużo. Mamy wyjałowione wszystko, mamy przetworzoną żywność, więc tych problemów jest więcej i mężczyźni wstydzą się o tym mówić. Ja dzisiaj chciałabym Wam przedstawić sok z wyciskarki, który możecie sobie panowie wycisnąć, i ten sok naprawdę wspomoże Was, jeśli chodzi o tą dolegliwość. Druga sprawa, chciałabym też, żebyście skupili się na przeciwutleniaczu, czyli witaminie C, jak najwięcej witaminy C przy tej dolegliwości. Dzisiaj mamy wyjałowioną glebę i jeżeli będziecie chcieli zadobyć taką witaminę C, polecam witaminę C lewoskrętną w płynie. Jeżeli będziecie chcieli, mogę Was pokierować, gdzie ją kupić. A teraz przejdźmy do soku. Notujcie, bo tutaj będę Wam wymieniać teraz składniki. Moi drodzy, więc mamy tak. Mamy różyczki kalafiora, kapustę, mamy seler naciowy, jedno jabłko i dwie marchewki. Seler naciowy, czyli wygląda tak. Niektórzy panowie mogą nie wiedzieć. Czekajcie, bo szukam noża, bo jeszcze cebulę chyba muszę troszeczkę ją odkroić, ponieważ cebuli nie tyle, już Wam pokazuję ile, cebulki tyle, czyli taka, ale musimy ją, jeżeli robicie w wyciskarce, to musimy ją troszkę na części pierwsze. I to jest świetny sok na niepłodność. W tej chwili będziemy go robić. Zobaczycie konsystencję. Z moją przyjaciółką mukę oczywiście, jak zwykle. Zobaczycie, jaka konsystencja soku wychodzi. Jest to sok przyjemny w smaku. Oczywiście, jeżeli ktoś nie lubi kapusty, no to już albo musi to zgryźć w sobie. Wiadomo, są rzeczy ważne i ważniejsze. Jeszcze, o, spadło mi. Ja tutaj jeszcze troszeczkę zrobię tak, bo te różyczki za duże mi troszeczkę wyszły. Dziewczyny, a do Was jeszcze małe słówko, ponieważ ja już nagrywałam przy astmie taki film i zapomniałam powiedzieć, że na Waszą niepłodność wspomagający sok to jest z buraka, z marchewki i z jabłka. Tamten sok, który robiłam w tym filmie, możecie używać właśnie pomagając sobie w niepłodności. Tutaj mamy seler naciowy. To będzie pewnie nasz jeden z ostatnich filmów o sokach. Chyba, że będziecie chcieli dalej, żebym Wam nagrywała. Ja Wam podam źródło, z jakiego ja się wspieram i inspiruję, jeśli chodzi o soki. Ponieważ jest to dużo składników, proponuję, żeby panowie sobie robili wcześniej znów w tym pojemniczku. Nie wiem, czy oglądaliście poprzedni film i poprzedni. Mam takie pojemniczki, które możecie sobie odcisnąć pompką i dzień wcześniej do lodówki, 24 godziny w takim szklanym pojemniczku, sok nie traci właściwości. I możecie sobie zrobić jakby soczek na dwa dni. Wypić jeden wieczorem, drugi rano albo po południu. Ja proponuję jak najmniej tych godzin, czyli jedną noc niech przestoi i rano róbcie sobie kolejny. Kapusta jest specyficzna, jeśli chodzi o smak w sokach. Kiedyś, jak pierwszy raz robiłam sobie sok z kapusty, to po prostu nie mogłam go wypić. W tej chwili już jest lepiej i już jest mi on przyjazny i smakuje mi.
smak Wam nie będzie pasował, to zawsze możecie sobie troszeczkę cytryny dorzucić. U mnie soczek jest dla specjalnego gościa, który mnie dzisiaj odwiedzi, więc ja go przelewam w pojemniczek, tak jak Wam mówiłam. I co także polecam Wam robić, w tym pojemniczu można schować go do lodówki. U mnie ten soczek będzie na niego czekał 2 godziny, co już też mogłoby, jest upał, więc mogłoby troszeczkę. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia.